Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Q&A, czyli pytania-odpowiedzi. Spływają do mnie różne pytania w waszych komentarzach, w waszych mailach. Bardzo za nie dziękuję, bardzo dziękuję za tą komunikację, za to, że możemy się przynajmniej w ten sposób znać mailowo. I dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na pewne pytania, które zadajecie. Pytanie numer jeden. Czy ma znaczenie, do jakiego kościoła chodzę? Od razu powiem, że tak, ma znaczenie. Ale nie dlatego, że pewne kościoły są lepsze od innych w takim znaczeniu, że nie wiem, są tam bardziej święci ludzie, tak, albo są jakieś lepsze atrakcje, lepiej zorganizowane spotkania. Chociaż oczywiście na pewno na różnym poziomie to może wyglądać, ale chodzenie do kościoła w tych czasach jest trochę takim pojęciem różnie może rozumianym, bo kiedyś rzeczywiście trzeba było włożyć buty i palto i wyjść na dwór, żeby dojść do kościoła i tam w tym kościele być, spotkać się z Bogiem i z Bożymi ludźmi. Teraz tak wcale nie musi być. Teraz wiemy, że możemy mieć kościół przez internet, możemy spotykać się z ludźmi przez internet, możemy z Bogiem spotykać się bezpośrednio, wcale nie musimy gdzieś iść, żeby Go spotkać. On nie jest w pewnych miejscach, a w innych nie jest. Tak więc to zrozumienie takie poszerzone, jeśli chodzi o teologię, o to, kim Bóg jest i gdzie On przebywa i jak się można z Nim spotkać, to sprawia, że wiele osób w ogóle zastanawia się nad tym, czy być częścią jakiejś wspólnoty. Bo kiedy myślę o chodzeniu do kościoła, to właśnie jakby tak to pojmuję, że ktoś pyta mnie, czy ma być częścią wspólnoty. Bo jeżeli masz tylko iść do kościoła, żeby coś zrobić, a potem wrócić i żyć tak jak wszyscy inni dookoła, to nie ma w ogóle sensu. Ale jeżeli myślisz w sposób biblijny o kościele jako wspólnocie, zgromadzeniu wierzących, którzy przychodzą dlatego, nie dlatego, że są religijni albo wyuczeni, żeby to robić, ale dlatego, że mają potrzebę Boga, mają bojaźń Bożą, pragną zmiany swojego życia, pragną poddać swoje życie Bogu i pragną uczyć się, są uczniami Jezusa i rozumieją, że wspólnota jest do tego potrzebna, bo samemu się tego nie nauczę. Potrzebuję uczyć się od innych, ale potrzebuję też ćwiczyć się w używaniu darów duchowych i mój charakter musi też ulegać transformacji, a tam, gdzie wiecie, trze się charakter z drugim człowiekiem, to tak jak żelazo ostrzy żelazo, tak samo my jesteśmy kształtowani przez to, także dochodzi do różnych interakcji z innymi. Wtedy nasze owoce ducha z kolei mogą być wykształcone. Tak więc ludzie są nam potrzebni, potrzebna nam jest wspólnota, ale jeszcze raz podkreślam, nie taka wspólnota, że przychodzimy, siedzimy i wychodzimy, tylko wspólnota, gdzie mamy wgląd w serce drugiego człowieka, czy jest sytuacja, że ktoś otwiera swoje serce. I ja również otwieram swoje serce, gdzie wyznajemy sobie grzechy, gdzie rozmawiamy o tym, co dla nas najważniejsze, gdzie modlimy się o rzeczy, które są prawdziwymi problemami, tak? Nie, że modlimy się ogólnie o coś, tylko szczegółowo się modlimy o sytuację danego człowieka. Jest to miejsce, w którym również udzielamy sobie, czy z darów duchowych, czy również ze środków finansowych, jeżeli ktoś jest w potrzebie. Czyli jest to jak gdyby rodzina, która zna siebie i aktywnie sobie pomaga. Taki kościół jest nam potrzebny. I wiem, że wiele kościołów wcale tak nie wygląda. I jest to bardzo smutne, nawet jeżeli jest nowoczesne nabożeństwo i super wygodne krzesła i jakieś projektory i wiecie, jakieś uwielbienie, które jest bardzo współczesne, wspaniałe instrumenty i tak dalej. Nawet ludzie się uśmiechają. Nawet jest to kościół, w którym nie musisz mieć kurtki, bo jest ciepło. To niekoniecznie jest to wspólnota. Niekoniecznie jest to miejsce, w którym ludzie naprawdę doświadczają takiej rodziny. I kiedy myślę, czy ma znaczenie kościół, do którego chodzę. Tak, jeżeli twój kościół jest taki właśnie zimny, tak jeszcze raz mówię, duchowo zimny, tak, gdzie ludzie wcale nie mają potrzeby być blisko siebie, albo nie stwarza się takich warunków, żeby ludzie mogli się otwierać przed sobą, ponieważ
ci, którzy prowadzą ten kościół, również nie otwierają swojego serca, nie pokazują innym, jak to robić. Tylko jest to jakiś rodzaj przedstawienia, to tam nie będziesz się rozwijał. To możesz zaspokajać swoje poczucie, potrzebę swojej religijności, że gdzieś chodzisz, jesteś częścią czegoś, ale nie będziesz się tam rozwijać. Tak więc ma znaczenie, do jakiego kościoła chodzisz. Czy jest to żywa wspólnota, gdzie Duch Święty działa, gdzie pobudza nas do miłości, do służby, do otwierania serca, do kształtowania jakby swojego życia, tak, zmiany swojego życia. To jest dobre miejsce. To takie miejsce jest lepsze niż takie miejsce, gdzie tego nie ma. I wiem, o czym mówię, bo byłam w różnych kościołach, nie dlatego, że sama chciałam, tylko tak się życie ułożyło. Tak więc warto jest szukać wspólnoty z innymi ludźmi. Szukać prawdziwych chrześcijan, wiecie, takich przebudzonych duchowo, którzy rozumieją działanie ducha i z nimi się spotykać i z nimi mieć wspólnotę. W takim kościele twoje grzechy będą w jakiś sposób konfrontowane. Duch Święty będzie przychodził. Będzie słowo prorocze. Będą osoby, które będą ci pomagać, które będą blisko twojego serca, będą w stanie wskazać jakiś błąd w twoim życiu, ale również ciebie podnieść, pokrzepić, zachęcić, dać ci słowo, które będzie podniesieniem dla ciebie albo wskazówką na przyszłość. W takim żywym środowisku, gdzie właśnie Bóg przebywa, działa, objawia się, gdzie dzieją się cuda, tak? Dzieją się ponadnaturalne rzeczy, to jest szansa, że będziesz wzrastał, jest szansa, że będziesz się rozwijał, że to będzie pobudzało cię do tego, żeby Boga szukać głębiej i żeby wyznawać swoje grzechy, żeby iść dalej. Tak więc tak, ma znaczenie, do jakiego kościoła chodzisz. I uważam, że szkoda jest życia na miejscach, gdzie życia nie ma, gdzie jest martwa wspólnota. Chyba że Bóg wskazuje tobie, że masz tam zostać, że masz tam być z jakiegoś powodu. Niemniej uważam, że to jest jakby wyjątek. To jest takie, jakby w takim przypadku potrzeba jest Bożej interwencji i wskazania przez Boga, że rzeczywiście to jest miejsce, w którym mam tkwić, pomimo tego, że jest tutaj ciężko. Ale na dłuższą metę może być to wyniszczające dla ciebie, dla twojej rodziny. Okej, pytanie numer 2. Wiem, że nie wyczerpałam tego tematu. On jest bardzo duży. I też tutaj, jak zawsze, zauważacie, że nie wchodzę w ocenę różnych denominacji chrześcijańskich, ocenę tych zewnętrznych rzeczy. Chociaż oczywiście moglibyśmy się tutaj zagłębić, bo teologia ma bardzo duże znaczenie, w co ludzie wierzą tak naprawdę. Bo jeżeli jest błędne nauczanie, to również potem nie ma życia, nie ma przemiany wewnętrznej, tak? Nie ma tego działania ducha. Tutaj odsyłam was do mojego filmiku z serii Problemy w Kościele, teologia. Może tutaj znajdziecie ten odcinek, bo tam jak gdyby szerzej na temat teologii się wypowiadam. Teologia ma znaczenie, z pewnością. Aczkolwiek tak właściwie pojęta teologia. Okej. Pytanie numer 2. Dlaczego czytanie Biblii mi nie pomaga w problemach? To jest bardzo częste pytanie. Wiele osób mi to zadaje, jej zadaje, ponieważ są to osoby gorliwe, które chodzą do kościoła właśnie, które czytają Biblię i nadal nie doświadczają jakichś zmian, nie doświadczają radości, pokoju, bo problemy wszyscy będziemy mieli. Tak, problemy miał sam Pan Jezus, apostołowie, najświętsi ludzie, którzy tutaj chodzili po tej planecie. Oni mieli problemy, ale były to problemy związane z zewnętrznym światem, z prześladowaniem, z działaniem diabła. A problem jest z tym, że mamy problemy związane z naszą nieodrodzoną naturą i myślę, że to jest 80% problemów, które ludzie mogą mieć, właśnie dlatego, że nie są posłuszni Bogu, że nie stosują tego, co w Biblii czytają. I tutaj właśnie dochodzimy do tego sedna. Czytanie Biblii nigdy nikomu nie pomogło. Mogło mu nawet zaszkodzić, ponieważ wbijało go w pychę. Czytanie Biblii jest dopiero takim wstępnym aktem poddania się Bogu. Ale jeżeli nie będzie kolejny akt wprowadzania w życie tego, co czytam,
to ta wiedza na nic mi się nie przyda. Będzie tylko rosła frustracja, bo przecież czytam, wiem już coraz więcej rzeczy, a nic się nie zmienia. Zmienia się wtedy, kiedy my to, co czytamy, wprowadzamy w życie. Czyli zaczynamy robić to, o czym czytamy. Wtedy się rzeczy zmieniają. I jeszcze raz mówię, to nie tak, że znikają wszystkie problemy. Nie, wszystkie nie znikną. Ale bardzo dużo rzeczy zniknie. Bo nie, ponieważ będziemy doświadczać przez słowo uzdrowienia wewnętrznego, zrozumienia, objawienia, jak ten świat funkcjonuje, jaki jest Bóg, jak ja mam w tym wszystkim tutaj się zachowywać. I z tym zrozumieniem będzie szła wolność, będzie szło właśnie uzdrowienie. Przyjdzie radość, przyjdzie pokój, Boża obecność. Ponieważ celem czytania Biblii jest spotkanie się z Bogiem. Biblia nie jest napisana po to, żebyśmy byli teologami, bardzo mądrymi ludźmi. Ona jest napisana po to, żebyśmy umieli żyć w praktyczny sposób z Bogiem i z innymi ludźmi. Żebyśmy umieli funkcjonować według zasad Bożego Królestwa. Tak więc spotykamy się z Bogiem i to spotkanie dopiero zmienia nas. Zmienia nas sposób patrzenia. Znikają potrzeby grzechu, robienia rzeczy po swojemu. To wszystko jest jak gdyby na bieżąco kształtowane w nas, oczyszczane dlatego, że spotykamy się z Bogiem. Tak więc kiedy otwierasz Biblię, to jest cel. Spotkać się z Nim, usłyszeć Jego głos, zrozumieć, do czego On Ciebie zachęca, co masz robić, a potem idziesz i to robisz. I jak robisz, to jest, się zmieniasz. A jak się zmieniasz, to zmienia się całe Twoje życie. I jakby ktoś mnie zapytał na ulicy, przepraszam, czy pani ma problemy? To bym powiedziała nie. A to nie dlatego, że nie mam problemów, tylko dlatego, że ja nie skupiam się na problemach. Ja chodzę w radości, w obecności Bożej, chodzę w totalnym pokoju, zaufaniu do Niego i jestem szczęśliwą osobą. Ale czy nie mam problemów? No jak się przyjrzysz, to jest dużo takich niefajnych rzeczy w moim życiu, które związane są z tym światem, z tym, że żyję w świecie grzechu, gdzie różni ludzie robią niefajne rzeczy mi, że tak powiem, gdzie nie da się jakby żyć w takiej duchowej atmosferze. I jest to rodzaj cierpienia, jest to rodzaj problemów, ale to nie jest coś, co ja odczuwam, że moje życie ma problemy. Moje życie jest zanurzone w Chrystusie, jest pełne radości, pokoju, nadziei na przyszłość i to jest dominujące uczucie, dominujące przeświadczenie wewnętrzne. Tak więc, jeżeli czytasz Biblię, spotkaj się z Bogiem, zacznij robić to, co On tobie mówi i wtedy zacznie się prostować twoja ścieżka. I ostatnie pytanie, jak spędzać czas z Bogiem? To jest bardzo duże pytanie i myślę, że chyba nagram zupełnie osobny film na ten temat, ale tak wstępnie mówiąc, to jest ważne, jak spędzamy czas z Bogiem. Tak jak jest ważne, jak spędzamy czas z drugim człowiekiem. Na pewno słyszeliście takie określenie quality time. Czyli można być z kimś w jednym pomieszczeniu, albo można z nim spędzać wartościowy czas. Wartościowy czas. Czas pełen wartości. Czyli taki czas, że zachodzi między nami interakcja, która pogłębia naszą miłość, wzajemny szacunek, przyjaźń. I z Bogiem może być tak samo. Możemy po prostu z Nim być, albo możemy z Nim być. Z Nim być. tak głęboko. Po prostu właśnie otwierając swoje serce. Słuchając Jego serca. Czytając Biblię po to, żeby zobaczyć Go. Żeby Go doświadczyć. Żeby być blisko, żeby Go poczuć. W jaki sposób to robić? Każdy myśli, że odkrywa po swojemu, ale najważniejsza jest chęć i pragnienie. Boże, ja chcę być z Tobą. Chcę być z Tobą, kiedy spędzam taki cichy czas i myślę, że ten cichy czas jest bardzo ważny, żeby nie było żadnych innych rozpraszających nas rzeczy, żeby był tylko On, zanurzeni w modlitwie, nasiąknięci Duchem Świętym. Z Nim rozmawiamy albo po prostu z Nim jesteśmy, ale jakby spijamy z Jego Ducha. Czytamy Jego Słowo. To Słowo nas uzdrawia. Ono coś nam mówi. Ono nas rozszerza. Ono nas jakoś uzdalnia do życia. Tak wstępuje w nas życie.
To jest bardzo potrzebne. Ale z Bogiem również możemy być, kiedy robimy zakupy w Biedronce, kiedy idziemy do przychodni, kiedy idziemy z psem na spacer, kiedy idziemy na siłownię. Możemy po prostu z Nim rozmawiać. Możemy z Nim być, mówić: tato, kocham Ciebie. Tato, widzisz tego człowieka? Zobacz, on jest biedny. Błogosławię mu. Może coś mogę zrobić dla niego. Może podejdę do niego. Może mu kupię zakupy. Że możemy prowadzić tak, mówię tutaj, że możemy prowadzić taki wewnętrzny dialog, który każdy prowadzi z sobą samym, świadomie albo nieświadomie, ale możemy go zamienić na taki dialog właśnie z naszym tatą w niebie. I wtedy spędzamy z nim czas cały dzień. Nawet sny mogą być wypełnione jego obecnością. I to jest wspaniałe. Obiecuję Wam, że nagram osobny odcinek na ten temat, opowiem, w jaki sposób ja spędzam czas z Bogiem, jak to może wyglądać, chociaż trudno opowiadać albo pokazywać tym bardziej rzeczy, które się dzieją wewnątrz, bo są duchowe. Trudno to nazwać, trudno to jakoś opisać, tak żeby ktoś mógł wziąć po prostu przepis, receptę i zastosować to samo w swoim życiu. Ale postaram się zrobić to w taki obszerniejszy sposób, bo wiem, że to jest bardzo ważna kwestia. I wielu z Was może, którzy dopiero co się nawrócili albo szukają dopiero Boga, bylibyście wdzięczni za taki film, tak myślę. Okej, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, obejrzenie i też proszę Was o pytania. Napiszcie pod tym filmikiem w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać z mojego doświadczenia, z mojego życia, z tego, jak ja rozumiem sprawy odnośnie właśnie duchowej sfery. Zapraszam Was, odpowiem na wszystkie pytania, takie, które są jakby w mojej gestii, że będę w stanie na nie odpowiedzieć. Tak więc zapraszam Was do tego i do zobaczenia w kolejnym odcinku w sobotę. Kolejny odcinek tutaj na moim kanale w sobotę. Z Panem Bogiem. Pa, pa.